Cześć wszystkim, tutaj oczywiście Damian i witam was w kolejnym odcinku Vivo20 Ultimate Team, w którym się wreszcie wydarzy coś dużego. No wczoraj na live'ie, proszę państwa, pożegnaliśmy według mnie już legendę, jeśli chodzi o ten sezon naszej drużyny. Alan Saint-Maximin, go już z nami nie ma. Pewnie niektórzy z was się zastanawiają, czy żałuję tej decyzji. Odpowiedź brzmi: no tak, trochę żałuję, mówiąc szczerze, ale dzięki temu możecie zobaczyć nowe karty w akcji, ja też mogę się pobawić nowymi zawodnikami, więc... no mamy te tocy, to trzeba się nimi bawić, okej? Okay? Wczoraj na live dokonałem bardzo spontanicznego zakupu i kupiłem Adame Traoré. Nie róbcie tego, go już nie ma. Adame Traoré sprzedałem wczoraj po zagraniu dwóch meczów w lidze weekendowej. No jeden przegrałem, jeden wygrałem i o ile mówiłem, że naprawdę no, uważam, że nie potrzebuję jakiegoś mega zawodnika na tę pozycję PŚPO, u mnie tak jednak, Adame Traoré to po prostu nie jest piłkarz dla mnie i no ja go nie polecam, tyle powiem. Ale żeby nie było, kupiłem innego toca i proszę państwa, naszą drużynę zasilił Riyad Mahrez, Team of the Season, oceniony na 95. No statystyki ma kosmiczne, zapłaciłem za niego milion, ile tam, 220 tysięcy jakoś, tak jak widzicie. No i kurczę, nie mam nic w klubie. Autentycznie, sprzedałem wszystko, co miałem, by mieć na niego monety. Nawet nie wiem, czy będzie mnie stać na SBC z gwarantowanym tocem z Premier League, które pewnie na dniach wyjdzie. Mam nadzieję, że z kart niewymiennych uda mi się je zrobić, jednak no, mam jakieś 20-30 tysięcy monet na koncie i to wszystko. Ale mam nadzieję, że było warto. W trakcie wczorajszej transmisji kupiłem dwie karty z Liverpoolu. Hendersona Totsa, ale musicie to zrozumieć, słuchajcie, no ja jako kibic Liverpoolu też chcę testować takie karty, wiem, że nie wszystkim się to spodoba i przepraszam za to najmocniej, no ale widząc taką kartę, no plus on ma naprawdę wybitne statystyki, fizyczność, obrona, podania świetne, no ja takiego pomocnika szukałem i na razie gra mi się nim cudownie, no i na prawą obronę za sprawą głosowania Trent Alexander-Arnold w wersji Team of the Season, który jest na tyle samo oceny swojego karta Toty, więc super deal. Jednak po live'ie, właściwie dzisiaj rano no kupiłem jeszcze jednego zawodnika, jest to Andrew Robertson, też w wersji Team of the Season, ponieważ stwierdziłem, że jak już wzmacniamy te boki, no to idziemy na maksa. Dwóch najlepszych obecnie lewych, bocznych obrońców w grze. No i czy ta obrona mi pomoże w biciu elity? Zobaczymy. Nie będę wam już pokazywał spotkań ze wczorajszego live'a, też nie pokazuję paczek ze względu na to, że ja kompletnie nic nie trafiłem. Całkowicie poważnie, moim najlepszym trafem był Tadić. Dwa razy. Czas na mój 12 mecz w Foot Champions, pierwszy, który rozegrałem dzisiaj i jeśli dobrze pamiętam, miałem w tym momencie 8 zwycięstw i 3 porażki. Zwykły Eder Militao, no co jak to drużyna nie robiąca jakiegoś wow, jednak przeciwnik był kozakiem i ja powiem wam całkowicie poważnie, że to jest najcięższa liga weekendowa i ja się kompletnie nie dziwię. Byłem w szoku, że tak łatwo strzelił tutaj tym Salahem, ponieważ dawno, dawno nie straciłem takiej bramki. Nawet specjalnie jakoś tam Salaha nie atakowałem, bo nie spodziewałem się, że on to zmieści, a jednak to zrobił. No i zaczęły się schody. Następnie Cristiano Ronaldo w polu karnym, tutaj podanie do Sancho. Niestety, no ten filiks był okropny w moim wykonaniu. Fatalna gra w defensywie. Co ja mogę powiedzieć, no i jeszcze z prawej nogi tym Salahem tak wykończył. No było 2-0 w 45 minucie dla mojego przeciwnika i to nie był dobry znak, ponieważ no, bilans 8-4. No bądźmy poważni. Na szczęście Simon 2-1. Jest moc. Uwielbiam go. Naprawdę polecam wam tę kartę, jeśli chcecie spróbować czegoś nowego. Wiem, że mówię to już prawdopodobnie trzeci film z rzędu, jednak no sami widzicie, że kurczę, on coś potrafi, jest 100 razy lepszy od Adame Traoré, lepiej się porusza, kurczę, ma tę słabszą nogę, sztuczek akurat tyle samo, ale Moses Simon to jest tutaj, Adame Traoré to tutaj, tak dla porównania. No i doprowadził do remisu ten Simon i to spotkanie mogłem spokojnie wygrać, jednak Kent nie trafił. Nie trafiłem nim tutaj na pustą bramkę, nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Byłoby 3-2 i prawdopodobnie już bym utrzymał ten rezultat do końca. Jeszcze kilka minut później Riyad Mahrez, no tutaj mogłem spróbować technicznego uderzenia, niepotrzebnie uderzałem nim na siłę. No ale dobra, jeszcze dosłownie ostatnie sekundy tego spotkania, Butragueño, poprzeczka. Więc tak jest, w tych ostatnich minutach mogłem spokojnie zdobyć dwa gole, jednak no niestety tutaj wydaje mi się, że po prostu za mocny strzał na trzy kreski był, no i nic już z tego nie wyszło. Dogrywka, przeciwnik atakuje, wpuścił Adame Traoré, no i Adame Traoré, nie da się go odepchnąć. Słupek Ronaldo, jakiego Litmanena, Vlemana i nadal 2-2. Następnie Ferland Mendy w polu karnym próbuje zdobyć gola, no ale przeciwnik jakoś tak nie miał głowy do wykańczania tych akcji.
aż do ostatnich chwil pierwszej połowy dogrywki. Ronaldo przechodzi sobie obok Ogbonny. No i słuchajcie, ja nie wiem, gdzie ten gościu mieszka, czy on mieszka obok serwerowni jednak. Jak ja widziałem, jak on gra tym Ronaldo, no słuchajcie. Ja mówię, to taka moja obserwacja tylko. Nie zrozumcie mi, że jego Ronaldo zachowywał się, jakby to była karta Toty. No ale Mahrez przedłuża nasze nadzieje. 110. minuta spotkania i w debiucie zdobywa bramkę. Wiem, że nic wybitnego, no ale dzięki temu doszło do rzutów karnych. Thiago Alcantara jako pierwszy, no i niby to obroniłem, ale nie do końca, piłka wpadła do siatki. Następnie rywal wyczuł, Adama Traore, 2-0 dla rywala. Kęcik przy słupku, mamy 2-1. Cristiano Ronaldo, Lehmann broni. Ikone kontra Thibaut Courtois. Czy uda się to zmieścić przy słupku? Mamy dużo miejsca, jeśli uderzę dobrze, to będzie bramka. I tak też się stało, idealnie w boczną siatkę. Mamy remis, Gerrard w sam środek, rywal znów na prowadzeniu. W dolny róg mamy 3-3, Sancho w środek, nie wyjąłem tego, Mahrez zmylił przeciwnika. Odegaard. No i ja tutaj popełniłem błąd, bo dopiero teraz montując ten film zauważyłem, jak często strzelałem w prawy dolny róg. Jednak gdybym użył precyzyjnego wykończenia, to byłaby bramka, no ale tak jest, to się wydarzyło. Mam bilans 8-4. Po tych kilku gongach, jakie otrzymałem wczoraj na live'ie, po live'ie, jak i przed chwilą, wiedziałem, że czas wreszcie wziąć się do roboty, jakoś zmienić swój styl gry, zagrać spokojniej, ponieważ ja nie byłem zadowolony z tego, jak grałem, mimo że tam był remis, porażka w karnych, no ale nie można przegrywać i tyle. Od razu Thierry Henry, 11 minuta, już zapominam, jak się mówi jego nazwisko, no super to skończył, sami widzieliście, jak prymitywne to było. No i tutaj Riyad Mahrez, boom, druga bramka w drugim jego meczu. No i to jest to, dlatego tak mówiłem we wcześniejszej sytuacji z poprzedniego spotkania, że wiecie, gdybym wtedy uderzył technicznie, to może by weszło, bo tutaj jakieś 23 metry, no tak zawinął, niczym w FIFA 19 na precyzyjnym wykończeniu, te finezje tak wlatywały. No fajnie śmiga Mahrez i zawsze coś nowego, nie używałem go w tym roku, może, choć nawet nie pamiętam, czy nim grałem, jednak nowe nazwisko i to solidne nazwisko, to mi się podobało, szkoda, że Henry tego nie skończył przed chwilą. Rywal miał już w drugiej połowie taką sytuację, no ale gdyby to były główki z 19, byłaby na pewno bramka. Tutaj no niestety już nie zależało mi jakoś na wykończeniu, ale mnóstwo szczęścia, piłka odbija się pod nogi Thierry'ego i mamy zwycięstwo 3-0. Choć właściwie teraz sobie uświadomiłem, że chyba Thierry'ego Henry'ego nie powinienem tak mówić. Thierry Henry, chyba tak nie mówię, nie wiem, będę uważał, bo to się nie odmienia, tak? Muszę coś o tym poczytać. 9-4, okej, humor od razu lepszy. Ja mam nadzieję, że z tyloma porażkami będę, kurczę, trafił na słabszych przeciwników. No drużyna kozacka, ale wiecie, nie jest to jakiś mega team, mimo że kilka dobrych zawodników wysoko ocenionych, tak jednak no nie było żadnego tam napastnika czy kogokolwiek, by jakoś zrobił na mnie wow. Wow zrobiło na mnie to, że Mahrez tutaj nie wsadził piłki do siatki, ale tu grałem nim bez stylu gry, dałem mu tego jastrzębia, dobrze powiedziałem, żeby trochę zwiększyć mu wykończenie, no i mam nadzieję, że to zrobi różnicę. Kompletnie nie rozumiem, czemu w tej sytuacji Thierry Henry nie chciał przyjąć tej piłki, to było tak głupie, nie był na spalonym. No ale najważniejsze jest to, że Simon to zmieścił i zmieścił to w stylu, no, wykwintnym. Tylko naprawdę, czemu gra nie pozwala mi wtedy przełączyć na Thierry'ego? Głupota, po prostu głupota. Tutaj Nelson Semedo, nieudolne wybicie, Riyad Mahrez, szybciutki taniec i mamy 2-0 w 21. Wreszcie jakiś rage quit, kurczę, no długo na niego czekałem, ale rywal wiedział, że trafił na prosa. Derby Polski. Bardzo ciekawa nazwa drużyny. Pozdrawiam gorąco mojego przeciwnika, no stwierdziłem, że mecz z Polakiem, którego nie przegrałem, sorry za spoiler, to trzeba to wrzucić do filmu. Pozdrawiam cię gorąco, powiedziałem w niku, że masz podobno swój kanał na YouTubie, a więc Milonero Chop. Pozdrawiam gorąco, łapkę w górę ci zostawię, o ile ten kanał na YouTubie to jest twój kanał. No Simon otworzył rezultat tego spotkania, widzimy, że tutaj rywal miał problemy z pokonaniem Lehmana i to nie tylko w tej sytuacji, zaraz zobaczycie ich więcej. Bo nie ukrywam, trochę Lehmann mi uratował tyłek w tym spotkaniu, ale też kwestia tego, że ja się nim bardzo dobrze przesuwałem. Tutaj taki typowy błąd, czyli próba przyjęcia takiego, no rywal od razu agresywnie przejął. No i 1-1 w 20 minucie, wielka szkoda, byłem wściekły na siebie po straceniu tego gola, bo coś takiego nie może mieć miejsca. Rywal jakby skrzydeł mu dodała ta bramka, ponieważ tak cisnął, no Drogby je trudno odebrać piłkę, mimo że to nie jest najzwinniejszy piłkarz, tak jest silny i na przykład Ogbonna nie był w stanie go przepychać. Znów kapitalna interwencja Lehmana, Diego Maradona podanie piętką i tutaj Ogbonna uratował, no nie pojedynek siłowy, ale on wie, kiedy wystawić swoje nogi. Musiałem rozgrywać wolniej, ponieważ za bardzo spieszyłem się w tym spotkaniu. No i tutaj seria kilku podań, Fredy z pola karnego 2-1, choć szczerze to w takich sytuacjach wolałbym widywać wbiegającego Simona, ale aż takiej kontroli nad tym nie mam. No i 45 minuta, nieudany odbiór piłki, Didier Drogba na 2-2, znów
Byłem wściekły, ponieważ no nie powinienem tracić takiej bramki, no ale znów druga połowa spokojnie. Mniej sprintowania, więcej składnych podań, no i Mahrez na 3-2 od razu w 48. Ma bardzo dobre finezje i chyba będę nim częściej je stosował, jeśli dobrze pamiętam, ma taką umiejętność, że te finezyjne strzały wchodzą lepiej. Tutaj już świetne podanie Freda do Henry'ego, który nie był nasz... do Henry? No właśnie nie wiem jak to mówić, nieważne, do Thierry'ego, do naszego francuskiego napastnika, no i skończył to jak to skończył. No i tutaj ciekawa sytuacja, Mahrez sam na sam, myślałem, że znów wejdzie ta finezja, a to się nie udało. Czyli może jednak próbować nim tych siłowych uderzeń, będę eksperymentował, bo chcę wyciągać z niego to, co najlepsze. No mając takie statystyki, kurczę, musi strzelać gole, prawda? No tutaj też myślałem, że to wsadzi, ale nie byłem nim dobrze ustawiony. A tu znów Lehmann, no takie interwencje, że nigdy w tej FIFA nie widziałem, ale znów podkreślę, że ja się nim w tej sytuacji przesunąłem. Więc myślę, że to też trochę pomaga bronić takie groźne strzały. A tutaj już Henry, pusta bramka, rywal się kompletnie przesunął, 5-2, ja pozdrawiam gorąco, cieszę się, że udało się to wygrać, druga połowa była znacznie łatwiejsza, nie wiem dlaczego, jednak no bałem się po pierwszej części meczu, że ja to przegram, ale dałem radę. No i 16 mecz Foot Champions, muszę kurczę lepiej patrzeć na składy moich rywali, bo ja się w trakcie meczu zastanawiałem, czemu ten De Bruyne gra tak dobrze, a to jego Toty, na szczęście nie Toc. Liczę na to, że Totsa trafię w czwartek. Oby, bo to jest najlepsza karta w historii gry chyba. Takich statystyk jeszcze nikt nie miał. Jednak to spotkanie zaczęło się nieciekawie. W ogóle tutaj... Nie wyłączajcie filmu jeszcze, ok? Bo to, co się wydarzyło w tym meczu, no... No mogło się to dla mnie zakończyć bardzo źle, na szczęście miałem dużo szczęścia. Nieważne, no jako pierwszy tracę gola, co jest trochę ważne, no... Znów się bałem, serio, to jest tak trudne w Foot Champions. Ja mam wrażenie, że przez ostatnie tygodnie ludzie po prostu odpoczywali od FIFA i zbierali energię na tę ligę weekendową, bo... No w każdym meczu trzeba być skupionym na 100%, nawet na więcej. Więc no nie ukrywam, trochę się boję, że mogę nie dać rady wbić tej elity w tym tygodniu. Zacząłem już o tym myśleć, ale no walczymy do końca, słuchajcie. Tutaj no normalna akcja przeciwnika. Ja fatalnie zagrałem z pierwszej, zamiast trochę pobawić się tą piłką, przyjąć ją. Ben Yedder w polu karnym, strzał, Lehmann broni. Znów kapitalna interwencja. Dobrze, że tutaj był Fred, by to przejąć, a nie rywal, by dobić. No i słuchajcie, pad mi się rozładował. Niestety PlayStation ma takie powiadomienia, że nie daje znać, że za chwilę się rozładuje pad. No ale miałem dużo szczęścia, ponieważ zdążyłem pobiec po kabel, który miałem kurczę w innym pokoju. No i podłączyłem tego pada. Akurat wróciłem do gry, kiedy Lehmann automatycznie wykopał na Hendersona, dzięki czemu nie straciłem bramkę, bo wiem jedno, gdyby rywal wykorzystał to, że miałem rozładowanego pada, to ja bym już nie wrócił w tym spotkaniu, bo było cholernie ciężko, grał dobrze, no i sami widzicie 1-1 w 90 minucie, tutaj taka próba wolnego rozegrania, no ale znów Kevin De Bruyne to przecina, na szczęście jest Jordan Henderson, który odebrał piłkę, Butragueño, pole karne, Butragueño, podanie do Kenta i kto inny mógłby zdobyć w ostatnich sekundach, zdobyć gola w ostatnich sekundach spotkania, jak nie Ryan Kent, zwycięstwo 2-1. No szczęśliwe, bo ten pad to mogło się źle zakończyć. No i drodzy widzowie, mój obecny bilans to 12-4. Ja wiem, co mówiłem wczoraj, że nie zmieniam składu na tę ligę weekendową, bo to byłaby głupota. Ale wiecie, że czasami taką głupotę ja muszę zrobić. Dawno czegoś takiego nie było. No testujemy nowe karty. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać, że jestem w stanie ogarnąć ten nowy zespół. No to nie jest tak, że ja mam słabszych zawodników. Kurczę, no mam przekozacki zespół. Jeśli mając Totsa, Mahreza nie uda mi się zrobić chociaż 22-8, co bardzo by zabolało, to no wiele powie o mnie. Najważniejsze to zachować spokój, bo nie ukrywam, jestem trochę nerwowy, jakąś herbatkę będę sobie robił. No i ciśniemy, oby to się udało. Proszę trzymajcie kciuki, bo naprawdę ja mam takie fajne transfery w głowach, a bez elity one nie będą możliwe. Do zobaczenia jutro, powodzenia w Foot Champions, trzymajcie się, miłej soboty, cześć!